Jesteśmy po zakończeniu BSS Forum w Gdyni. Na gorąco podsumowując wyzwania, ryzyka i szanse branży na 2018 rok, to cały czas kwestie związane z zasobami ludzkimi. Możemy się spodziewać coraz większej ilości też obcokrajowców napływających do naszego kraju. I tutaj ogromna rola miast do tego, żeby wspomagać centra w adaptacji tych pracowników. Mamy dosyć istotne zmiany w otoczeniu prawnym. Wchodzą dwie regulacje, które w istotny sposób zmienią pracę i postrzeganie centrów nie tylko lokalnie, ale także i w całej Unii Europejskiej. To jest kwestia delegowania pracowników i istotny aspekt spojrzenia na ten problem, nie tylko z punktu widzenia lokalnego, ale z punktu widzenia całej Unii Europejskiej. I drugi aspekt to jest RODO, czyli zarządzanie danymi personalnymi, który nie tylko wpływa na biznes, ale także ma duży wpływ na to, w jaki sposób przebiegają procesy rekrutacyjne. Także te elementy będą odgrywały istotne elementy w zarządzaniu ryzykiem strategicznym i operacyjnym w branży. Cały czas będziemy kontynuować w otoczeniu biznesowym elementu, w jaki sposób wprowadzać innowacje w firmach i tutaj z dużym aspektem, z dużym wpływem będą miały wpływ to, w jaki sposób skonstruowane są biura, żeby wspomagać proces innowacyjny, kontakty i rozmowy z zespołami. Więc na gorąco takie podsumowanie dzisiejszego forum.